Witam, dzień dobry, a naszym gościem Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej, a od niedawna także pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pisarz, bo jutro wydajecie z Dariuszem Jońskim, też posłem, książkę Wielkie Żniwa o aferach PiSu, tak? Zgadza się? Zgadza się. Jest to książka, która mówi o tym, jak PiS ukradł Polskę, bo stawiamy taką tezę, że to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat, to jest kradzież. To jest kradzież naszego państwa, kradzież obywatelom, z których części zrobiono po prostu wrogów. A to proszę mi wyjaśnić, jak to jest? Opisujecie tyle afer. Mówi pan, używa mocnych słów, jak kradzież. Tam jest 336 stron opisu afer. No tak, mamy to, mamy 8 lat trudnych rządów, po drodze wojna, po drodze COVID, wysoka inflacja, a oni i tak mają ciągle 35% poparcia. Ciągle no tak, zarabiali bezczelnie na pandemii, zarabiają bezczelnie na wojnie w wielu wymiarach, też pokazujemy... A czemu to się do nich nie przylepia? Czemu nie potraficie wyprzedzić w sondażach? Jest do czynienia, mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywa się inflacja afer, ale właśnie tak książka powstała i zostaliśmy jakby namówieni przez znak do tego, żeby to gdzieś nie zginęło, żeby w przyszłości nie było takiego czasu więcej, kiedy władza skoncentrowała się na prywatyzacji państwa, na pomnożaniu własnych dóbr, na reglamentowaniu również dostępu do stanowisk, do funkcji, do dotacji i do pieniędzy, do gigantycznych pieniędzy. Co daje, że to opisujecie? Bo cały czas to nie obniża im poparcia. Owszem, ono było trochę większe, bo niedawno było 40%, teraz 35%, ale to nie jest gigantyczny spadek. Tak, cały czas mam wrażenie, że każda osoba, która weźmie tę książkę do ręki, przeczyta jeden z tych 7 rozdziałów. Każdy rozdział to jest inna afera, to jest inny poziom złodziejstwa, to jest różny poziom naruszenia prawa, ale również standardów, bo to, co mamy czynienia w tej chwili w naszym kraju, to nie jest tylko kwestia tego, że kogoś ewidentnie łapiemy za rękę, mówimy złodziej, ale to jest naruszenie standardów. No bo czym innym, panie redaktorze, jest chociażby ta gigantyczna dotacja, którą dostał w ostatnich dniach Paweł Kukiz. 4 miliony złotych. Od premiera Morawieckiego. Fundacja zarejestrowana we wsi, w której on mieszka. Fundacja zarejestrowana w budynku, gdzie mieści się hurtownia materiałów elektrycznych, kabli, która dostaje 4 miliony złotych, ponad 4 miliony złotych w roku wyborczym, no, ale a wiadomo, znowu, że ta fundacja jest pewnym operatorem dla środowiska Kukiza do działań politycznych. Panie proszę, dlaczego to ludzi nie zniechęca? Dlaczego to nie powoduje, że obalamy ten PiS? No, nie takie afery was potrafiły znieść. Nigdy nie wiadomo, co by było, gdyby nieaktywność moja, posła Jońskiego. Że co, że mieliby 45-50%? Tego nie wiemy. Na pewno mam wrażenie, że jest jedna grupa jakichś wyborców PiSu, dla których siódme przykazanie dekalogu, na które ta partia się cały czas powołuje. Nawet pani marszałek Witek ostatnio zadawała pytanie Donaldowi Tuskowi, czy zna przykazania Boże. Ja bym chciał zapytać panią Witek i jej środowisko, czy znają siódme przykazanie. To ono brzmi: nie kradnij. Mam wrażenie, że jest jakaś grupa elektoratu pisowskiego, która nie będzie podchodziła do tych ujawnionych, udokumentowanych i przedstawionych przez nas afer z posłem Jońskim obojętnie. Ja tylko jeszcze tylko zaznaczę, że oczywiście jeszcze nikt nie został za to złodziejstwo skazany, tak, które nazywa się. To nie oznacza, że wiele z tych spraw jest w prokuraturze i czeka na niezależną prokuraturę. Szczerze, o tym porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy już teraz w radiu internetowym RMF24, ale też na stronie rmf24.pl oraz na naszym Facebooku i Twitterze. Naszym gościem, przypomnę, Michał Szczerba, poseł Platformy. To odwracając, dlaczego wy nie potraficie przekonać do siebie wyborców? Dlaczego ciągle oscylujecie w tych 20-paru procentach, nie potraficie zwyciężyć z Prawem i Sprawiedliwością? Wy jako opozycja w sumie. No, panie rektorze, trochę sytuacja się zmieniła w ciągu tych 8 lat. Przede wszystkim mamy do czynienia de facto z monopolem jednej opcji w telewizji publicznej, nazywanej teraz narodową. Zresztą to nie jest tylko telewizja, ale również cały kompleks... Ale nie można tego zrzucać tylko na media, też na dobrą sprawę. W innych mediach możecie się wypowiadać. My rozmawiamy swobodnie. My rozmawiamy swobodnie i bardzo się z tego cieszę, ale nie każdy obywatel czy obywatelka jest odbiorczynią telewizji niezależnych czy prywatnych, czy też stacji takich jak RMF. No, dla wielu, szczególnie mieszkańców Polski Wschodniej, Południowej,
jedynym źródłem informacji, czyli jakby podstawowym źródłem informacji jest TVP. Ale to trochę brzmi jak tłumaczenie już porażki. Nie, to nie jest tłumaczenie. To jest tłumaczenie, ponieważ bardzo często spotykamy się ludźmi, którzy mówią paskami TVP. I to nie jest tak. To jest przekaz podprogowy, który jest zaplanowany. To jest pewien scenariusz, który wymyślił Kurski, który jakby formalnie Nawornicza już nie jest, bo zarabia gigantyczne pieniądze po drugiej stronie Atlantyku. W Banku Światowym. Jako dyrektor w Banku Światowym, natomiast ten kurs jest cały czas utrzymywany. A to nie jest tak, że problem jest to, że po prostu wy nie potraficie się zorganizować? Ciągle nie wiadomo, jak wystartujecie, razem czy osobno? Jeżeli pan mnie pytał o zdanie, od zawsze byłem zwolennikiem jednej listy. Kiedy to się rozstrzygnie w końcu? Kiedy zamkniemy ten serial? Ja myślę, że to jest czas najwyższy. Znaczy, my używamy takiego sformułowania, które ja bardzo lubię po angielsku. Everybody is welcome, czyli każdy jest zaproszony. I chciałbym to, żeby to zaproszenie przyjął i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaproszenie od Donalda Tuska, od Rafała Trzaskowskiego do wielkiej, zwycięskiej listy, którą mam nadzieję zbudujemy. No dobrze, tylko ciągle zapraszam. A tak, wybory są, stawiam tezę, za pół roku. Tak, pierwszy termin to jest 15 października. No to jest niemalże za pół roku bez trzech dni. Po drodze 2 miesiące wakacji. To wy macie 4 miesiące tak na dobrą sprawę, żeby naszych słuchaczy przekonać do siebie wszystkich. Oczywiście to będzie krótka kampania, ale... No to tam, jak chcecie to zrobić? Pamiętam kampanię Wołodymyra Żeleńskiego, którą obserwowałem jako obserwator OBWE. On ogłosił swój start na prezydenta Ukrainy w Sylwestra, a pod koniec marca była pierwsza tura wyborów i się udało. Więc to jest kwestia determinacji, to jest kwestia przygotowania i to jest kwestia odpowiedzialności, bo chciałbym, żeby wszyscy liderzy demokratyczni widzieli w Polsce, że mamy do czynienia w tej chwili z tak zwaną gigantyczną przepompownią. Te środki masowo idą na kampanię PiS-u. Czy to jest kwestia NCBR-u, czy to jest kwestia Partii Republikańskiej i tego czarnego węgla, który sobie gdzieś tam w głowach i w planach zaplanowali. Czy to są inne środowiska polityczne, takie jak Solidarna Polska, które teraz wykorzystuje chociażby Fundusz Sprawiedliwości dla finansowania kół gospodyń wiejskich, czyli każde z tych środowisk politycznych ma jakąś skarbonkę, ma jakiś fundusz wyborczy, który wykorzystują, a który pochodzi ze środków publicznych. Tylko znowu to się nie przylepia. Znowu są cały czas teflonowi. I widzi pan, że to jest wyjątkowa zdolność. Panie doktorze, no, robimy swoje. Znaczy, można powiedzieć, że... Tylko czy nie za mało? Tych kontroli było ponad 100 z naszej strony, myślę o mnie i o pośle Jońskim. Udało nam się kosztem czasu wolnego w weekendy i wieczorami pisać tę książkę, która mam nadzieję, że otworzy ludziom oczy, bo tam są fakty. A jakie następne? Planujecie badanie afery, jakie następne kontrole? Przede wszystkim jednak to, co jednak poruszyło nas wszystkich w tym okresie przedświątecznym, o czym się dyskutowało też w polskich domach, przy wielkanocnych stołach, to jest ta obrzydliwa łapówka polityczna, jaką dostał Kukiz i jego fundacja. Przypomnijmy, że to jest fundacja, gdzie w Radzie zasiada Paweł Kukiz, zasiada jego kuzyn i zasiada kolejny poseł... Gdzie i kiedy będziecie to kontrolować? Kolejny poseł Jarosław Sachajko, czyli w pełni zdominowana, kontrolowana przez nich fundacja, przez którą przepłynie 4,3 miliona złotych. Jutro rano jesteśmy w KPRM-ie, sprawdzimy dokumenty, sprawdzimy, jak to się stało, że Kukiz wystąpił albo do Morawieckiego, albo do Kuchcińskiego, to ustalimy jutro. Zbadamy, jak wygląda ta umowa między KPRM-em a fundacją, kto ją podpisał i w jakich terminach. Bo mam wrażenie, że to jest taka znowu szybka ścieżka. Szybkie pieniądze, jak miały być w NCBR-ze, żeby przed wyborami te pieniądze trafiły do tych ludzi, do tych środowisk, do tych komitetów wyborczych, do których miały trafić. Po wyborach może być ciężko. Wróćmy do wcześniejszych afer i do waszej książki. Czy pana zdaniem ten handlarz bronią, Andrzej Izdebski, który miał naciągnąć Polskę na te respiratory, które w końcu nie zostały dostarczone tak jak powinna, a potem zmarł w Albanii, czy on waszym zdaniem żyje? Panie dyrektorze, na to pytanie powinien odpowiedzieć Zbigniew Ziobro. A dlaczego powinien odpowiedzieć Zbigniew Ziobro? Ponieważ w prokuraturze w Lublinie toczy się cały czas śledztwo przeciwko Andrzejowi Izdebskiemu. Wie pan, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek umiera? Mianowicie śledztwo jest zamykane. W tej sprawie śledztwo jest cały czas otwarte, a na nasze pytanie z posłem Jońskim, czy prokuratura cały czas rozważa wątek upozorowania śmierci albo zmiany identyfikacji Bo taką sugestię stawiacie na początku swojej książki, że on może cały czas żyć. Tak, i mamy bardzo dużo sygnałów, również od sygnalistów, również związanych z prokuraturą, że taki wariant cały czas jest zakładany. Wszyscy wiemy, że w Albanii, z czego słynie Albania, z dużej ilości schronów. I to jest najlepsze miejsce do tego, że oczywiście nie mówię, że Andrzej Izdebski w tej chwili się chroni
w Skronie, ponieważ ta książka również pokazuje nowe fakty. Fakty polegają na tym, że handlarz bronią, którego poszukiwaliśmy tutaj w kraju, czuł się w polskiej placówce dyplomatycznej, dokładnie w konsulacie w Tiranie, jak w domu. Handlarz bronią tam przychodził kilkakrotnie w 2022 roku, między innymi po to, żeby ukrywać przed prokuratorią generalną swój majątek. Przychodził tam potwierdzać autentyczność swoich dokumentów, dzięki czemu przepisywał w ramach darowizny gigantyczny majątek na swoją córkę. Później przychodził i był przesłuchiwany przez konsula w ramach postępowania w prokuraturze okręgowej w Warszawie jako świadek. Później dwukrotnie łączył się z sądem z Tirany, między innymi już wtedy, kiedy go poszukiwano międzynarodowym listem gościem. To polega na tym, że jego obecność w Tiranie była za pełną wiedzą służb prokuratury państwa polskiego, państwa PiS. W związku z powyższym wciskano nam wszystkim tutaj w Polsce kit, że ktoś poszukuje handlarza bronią, ponieważ dokładnie wiedzieli, gdzie mieszka. Ba, przychodził do konsulatu, zasiadał w fotelu, robili mu kawę, mamy dokumenty, mamy daty. A równocześnie miał szukać i mamy potwierdzenie państwo ze strony MSZ-u. Co wy z tym zrobicie, jeżeli za pół roku wygracie wybory? No, żadna z tych spraw nie zostanie zamieciona pod dywan i mimo tego, że prokuratura nie podjęła żadnego z naszych zawiadomień, ba, nawet część tych zawiadomień jest umarzana, my składamy zażalenia, tak jest w sprawie Janusza Cieszyńskiego, Łukasza Szumowskiego i tego gigantycznego, panie redaktorze, przekrętu, którego rocznicę trzecią będziemy mieć właśnie w piątek, to będzie coś 14 kwietnia 2020 roku. Janusz Cieszyński podpisał umowę z handlarzem bronią, z jego spółką i tego samego dnia przelał na jego konta 160 milionów złotych, czyli 35 milionów euro. Oni oczywiście tłumaczyli, że sytuacja była wyjątkowa i jak sam mówił premier, brać, bo nie będzie okazji. Brać, co zresztą cytujecie? Brać, co oznacza również nie patrzeć, od kogo bierzemy, ważne, że mamy wziąć. Dobrze, ale co zrobicie? Planujecie wznawianie postępowań w prokuraturze, przyspieszanie, bo nie wszystkie są zamknięte, tak? Niektóre, że tam nie wszystkie są zamknięte. Uważam, że część z umów w ogóle, bo też my się nie odnosimy tylko do afery respiratorowej. My mówimy o aferze związanej z budową szpitali tymczasowych. Pokazujemy przykład szpitala tymczasowego we Wrocławiu, który kosztował 90 milionów złotych, czyli to jest kwota, za którą można wybudować szpital, który będzie funkcjonował kilkadziesiąt lat, a nie szpital, który został czasowo na kilka miesięcy w cudzysłowie zbudowany, bo tak naprawdę na terenie prywatnej nieruchomości o charakterze hotelarskim. Pokazujemy te przepływy środków, ale pokazujemy też sprawy takie jak Ostrołęka, gdzie okazuje się, że te też majątek ministra Szumowskiego, też działki premiera Morawieckiego, też synekura dla posła Lecha Kołakowskiego, który odszedł z PiSu, a potem wrócił na łono tak, głosowanie z partią. Pokazujemy, jak można kupić posła. Wtedy on kosztował, i to dokładnie ustaliliśmy z posłem Jońskim, 35 tysięcy złotych, bo przecież poseł Kołakowski odszedł w proteście między innymi przeciwko tej piątce dla zwierząt z PiSu. Pamiętamy sytuację z lipca 2021 roku, kiedy PiS nagle stracił większość i 1 lipca została zwołana konferencja prasowa na Nowogrodzkiej. Był prezes Kaczyński, był pan prezes Bielan, gdzie ogłoszono, że Lech Kołakowski wraca. I tego samego dnia, pewnie chwilę później, w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego Lech Kołakowski, którego pensja poselska pewnie wtedy wynosiła około 7 tysięcy złotych, podpisał nową umowę na 35 tysięcy złotych. Przez pół roku pobierał takie wynagrodzenie, dodatkowo miał samochód, dodatkowo miał prywatną opiekę medyczną, którą swoim doradcą prezes BGK fundował. No dobrze, znowu, tyle afer, kupowanie posłów, a oni ciągle, jak mówiliśmy, 35%. Ale panie redaktorze, do jesieni. Ja uważam, że po pierwsze trzeba dać ludziom szansę na optymizm i ta wiosna, te święta też się kojarzyły z optymizmem. I ja bym bardzo chciał wszystkim Polkom i Polakom dać taki optymizm, czyli jedną listę, a przynajmniej dwie listy. Ja swoją drogą zastanawiam się, czy nie spadniemy z deszczu pod rynnę, bo w tej chwili okej, PiS jest sondażowo na górze, ma 35%, ale jak przełożymy to na mandaty, to już większości nie mają 230, teraz są
sondażach, mają więcej 200. Ja wiem, ale panie rektorze, żebyśmy zaraz, bo zaraz możemy mieć koalicję PiSu z Konfederacją. Cieszyłby się pan bardziej z takiej koalicji, czy z obecnego układu? Pamiętajmy niestety o Konfederacji. To jest jakby też ten elektorat, który wychował PiS na nienawiści wobec mniejszości. Nie tylko wśród tych, co popierają Konfederację, są na przykład ludzie, którzy głosowali na Ryszarda Petru, na przykład wolnościowcy. Jest dużo też takich osób, jak patrzymy w sondażach. Jest ten przepływ elektoratu, tych ludzi, którzy mają na przykład poglądy liberalne bardzo gospodarcze. Bardzo się cieszę, że Donald Tusk powtarza za Adamem Smithem, że źródłem bogactwa narodów jest praca i źródłem dobrobytu polskiego społeczeństwa i polskiego państwa jest praca ludzi i ona powinna być godnie... ludzie powinni, tacy powinni być godnie wynagradzani i szanowani przez państwo i urzędy podatkowe dla tych, którzy prowadzą chociażby działalności gospodarcze, nie powinny być obciążeniem, ale wsparciem. I zobaczymy też, jak to będzie ostatecznie wyglądało, bo ciągle nie wiemy, jak wy będziecie startować. Swoją drogą, pakt senacki też mam wrażenie trochę się sypie. Niby wszystko miało być dogadane na opozycji, że startujecie razem, ale coraz więcej niesnasek się pojawia. Nie, pakt senacki jest już projektem moim zdaniem... Jak samorządowcy się buntują, PSL się buntuje, mówią różni, że Platforma chce zabrać najlepsze okręgi, te biorące miejsca, a no nie, partiom dać gorsze miejsca. Przede wszystkim z tego, co się orientuje założeniem paktu senackiego, jest to, że ci senatorowie, którzy wygrali wybory 4 lata temu, utrzymują swoje okręgi wyborcze. Nie przeszkadza panu Jan Filip Libicki na listach? Czy mi przeszkadza? To jest pytanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy jemu przeszkadza? A wy będziecie sugerować, bo na przykład poseł Tomasz Pera z Libicy, który by chciał nas sugerował, że to nie jest taki. To jest mandat w gestii PSL-u i tu PSL musi się określić, czy chce senatora, czy też nie chce senatora. A czy Roman Giertych będzie kandydatem Zjednoczonej Opozycji na senatora? Nie sądzę, żeby był z puli Platformy Obywatelskiej kandydat. Ale może być na tej liście popieranej w ramach tego paktu senackiego? A ja nie wiem, to pytanie jest do... Jakby wystartował, to pan by powiedział super kandydat? Do pozostałych liderów demokratycznych. Znając jego poglądy z przeszłości, które nie są zbyt ważne. Nie chciałbym, wie pan, no bo teraz możemy się bawić, ty lubisz tego, szanujesz tego, no wie pani, to nie są pytania. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie chodzi tutaj o ambicje polityczne. Jeżeli ktoś ma ambicje polityczne, to niech je schowa sobie w kieszeni. Dla mnie najważniejsze jest to... polityk musi mieć ambicje polityczne. Oczywiście, że tak, ale przede wszystkim obowiązkiem patriotycznym każdego, który się widzi w demokratycznej obecnie opozycja, mam nadzieję, że za chwilę w demokratycznej większości, jest odsunięcie PiS-u od władzy, zastopowanie tego gigantycznego złodziejstwa, marnotrawienia środków, prywatyzacji państwa, traktowania innych też w sposób taki folwarczny i doprowadzenie do zmiany. I ja tej zmiany oczekuję, na tą zmianę pracuję i z posłem Jońskim również wielu się narażamy. Opisujemy też sytuację, kiedy próbowano nas wielokrotnie też na przysłowiową minę ustawić, wtedy kiedy chociażby Janusz Cieszyński przekazywał nam w sposób niezgodny z prawem dokumenty niejawne. Te sprawy wyjaśniamy i do tych spraw wrócimy. Mam jeszcze jedną kwestię trudną pewnie także dla was. Wczoraj mieliśmy rocznicę katastrofy smoleńskiej, 13 lat. Czemu ciągle nie dajecie zgody na ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Wy jako Platforma. Wasi radni ciągle nie ma tej zgody, ciągle nie możemy zrobić tej ulicy. Mam wrażenie, że Lech Kaczyński, nie wiem, nie jestem radnym, po pierwsze. To prawda, ale jest pan posłem z Warszawy. Po drugie, mam wrażenie, że taka próba była i ona była robiona, tak powiem, na przez chwilę mieliśmy na tę ulicę, tak, Armii Ludowej, potem wróciła z tą ulicę. Wojewoda PiSowski zmienił ulicę Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego. Rafał Trzaskowski parę razy obiecywał tę ulicę, warszawiacy przeciwko tej zmianie protestowali. I myślę, że odpowiedzialną za tą sytuację, że do tej pory nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego, jest właśnie PiSowski wojewoda i PiSowska... No, ale większość w Radzie ma Platforma. Panie rektorze, tak pytam, pan jest posłem z Warszawy, pan jest człowiekiem z Warszawy, liceum Śniadeckiego, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? Mam wrażenie, że wielu byłych prezydentów nie jest tak upamiętnionych w stolicy w sposób widoczny jak... A czemu chociaż nie ma ulicy Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie? Bo mamy skwer w Mińsku Mazowieckim, mamy rondo w Piastowie, ale no, jednak też ofiara tej katastrofy też pan, nie ma. Warszawa, 13 lat minęło. Warszawa się rozbudowuje. Nie jest to rzeczą prostą. Ja byłem radnym warszawskiej dzielnicy Wola
I naprawdę większość ulic ma swoje nazwy. Jeżeli powstają jakieś nowe ulice na Odlanach, gdzieś ale w tej części... Ale też, że te nazwy czasami są tutaj Skowronka, tutaj z całym no nie, szacunkiem no, dla mieszkańców Skowronka, ale są różne o florze, o faunie, tak, nazwy środowiskowe, które właśnie są po to, żeby potem nadawać komuś imiona. Wiadomo, że to pewnie prezydentowi nie wypada, żeby to był absolutnie mały zaułeczek jakiś. Ryszard Kaczorowski powinien mieć swoją nazwę, skwer, park, cokolwiek. Ale mówię, no naprawdę, Tadeusz Mazowiecki ma swój park. Są bohaterowie nie, tak pytam, polskiej to... wolności, którzy niekoniecznie muszą mieć jakąś największą ulicę. Ale może taki gest sprawiłby, że trochę tych ludzi niezdecydowanych by poszło za wami. No ale Iwan, jak PiSowi się da palec, to chce rękę. Jak się da rękę, to chce wchodzić nam z tą ręką do kieszeni i wyciągać nasze pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest z tym nazewnictwem, tak? Jeżeli były jakieś propozycje i upamiętnienia postaci Lecha Kaczyńskiego w przestrzeni publicznej. Było wskazane miejsce przez Radę Miasta, niedaleko placu zresztą Piłsudskiego przy ulicy Trębackiej, gdzie miał powstać pomnik. Ale na Rympał zaproponowano zawłaszczenie. No dobrze, jakby przyszedł do pana Rafał Trzaskowski przed wyborami, powiedział: Michał, słuchaj, bo się zastanawiam, robić to ulica Lecha Kaczyńskiego, czy nie? Ale to jest naprawdę najważniejszy problem. Znaczy, nie, to jest kwestia dotrzymywania słowa. Ja robiłem Rafał Trzaskowski mówił, że jest gotów to panie zrobić, redaktorze, zakupy przy hali Mirowskiej na Świąteczne i ludzie nie rozmawiali o pomniku dla Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście, że tak. Nie rozmawiali wiem, o ulicy dla Lecha Kaczyńskiego, ani o zmianie ulicy Armii Ludowej, czy przy Okopowej, bo były różne pomysły. Okej, to na sam koniec. Ludzie bardzo często rozmawiali rozmawiają... o drożyźnie na święta, na najbardziej drogie święta. To jeszcze jeden temat święta. Finansowy. Okej, drogie święta są gigantycznym problemem, ale jeszcze problemy są franki szwajcarskie. Przed nami orzeczenie TSUE w sprawie franków, które może wywrócić. Pan też był frankowiczem, chociaż już byłem po porozumieniu. Zmieniłem, tak, przewalutowałem na złotówki. Zapewne ten wyrok TSUE, który może mocno uderzyć banki, będzie pierwszą rzeczą na nową kadencję, bo to gdzieś pewnie będzie jesienią, więc zakładam, że gdybyście wygrali, to będzie jednym z pierwszych waszych zadań, bo to może naprawdę zatrząść i wywrócić sektor bankowy w Polsce. Jaki macie na to pomysł? Co chcecie zrobić? Nie, my czekamy na orzeczenia, na wyroki sądów i będziemy, jak rozumiem, mam nadzieję, że banki też będą respektować te zobowiązania, które będą na... Czyli nie ma gotowego pomysłu jeszcze, jak to rozwiązać? Aż tak daleko nie wychodzimy. Poczekajmy to jest za pół roku raptem, nowa kadencja. Dobrze, spokojnie. Dobra, pierwsze dwie ustawy, jakie zrobicie w takim razie? Już odchodząc od tych franków, tak? Naprawimy wymiar sprawiedliwości po to, żeby odblokować środki na fundusz z funduszu odbudowy. Uważamy, że te miliardy złotych powinny popłynąć do ochrony zdrowia, do gospodarki, na rynek pracy i do samorządu. No chyba, że prezydent to zawetuje albo skieruje do Trybunału. A dlaczego miałby zawetować? Znaczy, a czemu miałby nie skierować niestety do Trybunału? Niestety prezydent Duda w tej sprawie jest... wszyscy zachwycamy jego aktywnością w sprawie Ukrainy, ale ja mu niestety pamiętam. Trzech sędziów dublerów, którzy w tej chwili powodują to, że mamy de facto nieistniejący organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. I również kwestie związane z tym, że jego działania, jego podpisy pod ustawą o Sądzie Najwyższym zablokowały środki europejskie. I to wszystko mówił Michał Szczerba, poseł Platformy. Jutro jego książka trafia do sprzedaży jego i jutro posła książka. Zapraszamy do wszystkich najlepszych księgarni w całym kraju, ale również do zakupu e-booka. I mam wrażenie, że ta książka otworzy jeszcze tym ludziom, którzy mają jakieś złudzenia wobec tej władzy, czym ona jest, jak jest bezczelna i jak traktuje państwo. I do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.